Dzień dobry Państwu, witam Was wszystkich bardzo gorąco i serdecznie w kolejnym odcinku podcastu naszym klubem GKS. A dziś gość specjalny Marcin Radzewicz. Można śmiało powiedzieć, że człowiek stąd, człowiek z Jastrzębia Zdroju. No i też ktoś, kto wrócił do nas po wielu, wielu latach. Witam Cię, dzień dobry Marcinie. Witam serdecznie kibicu, witam Ciebie. Marcinie, tak jak już powiedziałem, jesteś z Jastrzębia, pochodzisz z Jastrzębia, stąd można powiedzieć, że wyruszyłeś w dużą piłkę, no i po wielu, wielu latach wróciłeś do nas, do Jastrzębia, zostając grającym asystentem w drużynie rezerw. No ale od początku myślę, że zaczniemy naszą rozmowę. Moje pierwsze takie pytanie, może takie hasło, które rzucę, jest dosyć może takie standardowe, ale chciałbym, żebyś do tego wrócił gdzieś tam wspomnieniami. Jak zaczęła się Twoja przygoda w ogóle z futbolem tutaj, z piłką nożną w Jastrzębiu? No wiadomo, przeważnie u mnie sytuacja była taka, że wszystko zapoczątkował mój tata, tak? Przyjechał, tata podchodzi z Mazur, dokładnie z Olecka i on jak przyjechał na Śląsk do pracy na kopalni, to oczywiście chodził na mecze piłki nożnej, mieszkając w Katowicach, interesował się Polonią Bytom, Górnikiem. Przyprowadził się później do Jastrzębia, poznał mamę, się ożenili i gdzieś on jakby zaszczepił we mnie to. Najpierw to był uczniowski klub sportowy, tak, w szkole numer 2 podstawowej. I tam był trenerem trener Kawecki, ikona no Akademii. Tak. Można powiedzieć. I gdzieś od niego też dostałem informację o naborach do szkółki nowo otwierającej się Mosiru Jastrzębie. Tak. Pamiętam, nabory były na stadionie tutaj, na Harcerskiej. Spośród iluś tam dzieci wybierane była jakaś tam odpowiednia ilość, później selekcja i tak to się odbywało, że ja dostałem się, można powiedzieć. Warto też, Marcinie, wspomnieć, że ty od razu właśnie trafiłeś do nowo otwartej szkółki, wtedy Mosiru Jastrzębie, bo jeszcze w tamtych czasach funkcjonowało szkolenie w GKS-ie, był i GKS, i Mosir. Ty od razu byłeś w Mosirze, że nie byłeś zawodnikiem GKS-u. Nie, ja trafiłem do Mosiru w wieku 12 gdzieś lat. To był mój jakby pierwszy, można powiedzieć, klub, tak? Bo wcześniej gdzieś uczęszczałem ten, tak, to mówię, były to UKS, uczniowskie kluby sportowe. I byłem pierwszym jakby rocznikiem, tak? Pierwszą grupą, która jakby otwierała tę szkółkę Mosir, tak? Rocznik 1980, Marcinie, żebyśmy tak, tutaj... rocznik 1980 i od tego to się wszystko zaczęło, tak? I powoli później, wiadomo, systematycznie grupy dochodziły. I ty spędziłeś tutaj w Mosirze ładnych parę lat, bo w zasadzie do 16 roku życia byłeś zawodnikiem. Tak, cały... Marcinie, powiedz tylko, z którymi trenerami pracowałeś, to był cały czas trener Krawiecki, czy to byli różni trenerzy? Jak to wyglądało? Przeważnie moją grupę to miał trener Krawiecki, tak, trener Kulik, którego bardzo pozdrawiam, oglądał to wszystko, koordynował, tak, ale za moją grupę odpowiedzialny był trener Krawiecki. No i jak to się stało, że po jakimś czasie trafiłeś do Odry Wodzisław? Wiadomo, że w Wodzisławiu ten futbol gdzieś tam w tamtych czasach bardzo mocno szedł do przodu, Odra awansowała do Ekstraklasy. Ty trafiłeś do drużyny juniorów, tak? Zgadza się? Tak, wtedy to była, wtedy się nazywała Liga Śląska. I ja trafiłem, już nie pamiętam dokładnie okoliczności tego, rozumiem. Bo to na jakiej to było zasadzie, w każdym razie wiem, że to była wymiana. Ja poszedłem do Odry Wodzisław, a tu przyszedł Marcin Karwot. Tylko tyle pamiętam, ale jak to się odbywało dokładnie, bo to wszystko mój tata jakby to pilotował między klubami, tak? I zacząłem właśnie swoją jakby przygodę z Odrą. Był jakiś, Marcinie, wtedy przeskok dla ciebie pomiędzy tutaj już jednak szkółką piłkarską, a tam klubem, którego drużyna seniorów właśnie wtedy, kiedy tam trafiłeś, awansowała do Ekstraklasy. To był taki wielki moment też dla klubu z Wodzisławia. Nie, dla mnie to nie było żadnej różnicy. Nie myślałem w ogóle o tym. Skupiałem się na trenowaniu. To mnie interesowało i to było dla mnie najważniejsze. Czyli gdzieś tam już mając te 16-17 lat, już byłeś troszeczkę starszy, myślałeś o piłce poważnie, to był taki dla ciebie kierunek, w którym chciałeś iść, podążałeś w tym kierunku, bo to różnie bywa, wiadomo, w młodym wieku, że różne też pomysły przychodzą do głowy. Jak to u ciebie wyglądało? Generalnie od początku
założenia, jakie było, szczególnie moich rodziców, dlaczego jakikolwiek sport, akurat piłka, tak? Z tego powodu, że chcieli mnie czymś zająć rodzice, tak? Nie myśleli o tym, czy ja będę gdzieś tam grał, czy nie grał. Chodziło tu głównie o to, żebym po prostu nie miał czasu na jakieś właśnie rzeczy, które spowodowałyby to, że mógłbym gdzieś niechcąco zboczyć, tak? Z normalnego trybu życia. I to im się udało na pewno, rodzicom. I to był główny cel i to był najważniejszy cel. To, że gdzieś tam później zacząłem tą przyszłość wiązać z piłką, no to już był taki skutek uboczny, można powiedzieć, gdzie to nie było planowane, tak? I założenie nie było takie. Ale szło ci coraz lepiej, można tak Szło powiedzieć. coraz lepiej, później z biegiem czasu było widać, że gdzieś się angażuję w to, choć po drodze były małe tam turbulencje, jak można powiedzieć, gdzie w Mosirze jeszcze nie, bo to wiadomo, człowiek jeszcze był dzieciakiem, ale już później, jak już się wchodziło, już miało się 17-18 lat, to w Odrze Wodzisław pamiętam sytuację, gdzie Odra wtedy robiła za trenera Adamczyka Mistrzostwo Polski. I wszystkich, ten Radamczyk oprócz mnie wszystkich wziął do rocznika starszego, 8-0. Mnie nie wziął, generalnie stwierdził, że się nie nadaje do piłki. I bo ja nigdy nie byłem jakiś mocny fizycznie za młodu i gdzieś odstawałem. I tutaj był taki chwil, moment załamania, czy rzeczywiście ja się nadaje, nie? Już Była chwila zwątpienia. 17-18 lat, już zawodnik musi się określać, już mniej więcej. Ale gdzieś tu też znów rola moich rodziców, którzy nie pozwolili mi na to, żebym ja odpuścił, tak? Ja pamiętam, przychodziłem na treningi, gdzie trenowaliśmy w dwóch zawodników, tych, co nie wziął trener Adamczyk, we dwóch. Był taki okres, jeździłem i gdzieś później oni zrobili Mistrzostwo Polski. Ja mówię, no kurczę, no jest dowód, Może się że rzeczywiście nie nadaje, może nie? rzeczywiście się nie daje, no ale życie pokazało, że ja jakąś tam karierę zrobiłem, zawodnicy, którzy osiągli ten sukces, w porównaniu do mnie tej kariery nie zrobili. Czyli tu jest też jakby tak do młodych taki apel, żeby się nie załamywali i do końca walczyli o swoje, bo w sporcie nie tylko piłka. Sport jakikolwiek pokazuje, że sport daje każdemu szansę. To prawda, Marcinie. Będąc młodym zawodnikiem, będąc w Odrze Wodzisław, wtedy Odrze już ekstraklasowej, byłeś już coraz starszy, miałeś coraz więcej lat, ale tam ci się do pierwszego zespołu nie udało przebić. No, później sytuacja była taka, że rocznikowo już byłem starszy, musiałem przejść do międzywojewódzkiej. Dzisiaj to jest Seliotka, wtedy była międzywojewódzka. Trenerem był dalej trener Adamczyk. Tam nam za bardzo nie szło w tej lidze i wymienili trenera na trenera Ryszarda Wieczorka, który zaczynał. Kończył grać piłkę w Skończył swoim. grać w piłkę i zaczynał swoją jakby przygodę trenerską, karierę trenerską, można powiedzieć, bo tak trzeba stwierdzić. Gdzieś on pod jego skrzydłami byłem. No i za jego czasów bardzo dobrze to wyglądało, moje granie w tej najwyższej klasie rozrywkowej juniorskiej, czyli już tam 18 lat. No i wiadomo, no, jak dobrze mi szło, dobrze to wyglądało, no to i miałem jakby większe wymagania wobec siebie, ale też wobec klubu. Nie interesowało mnie granie w rezerwach. Chciałem grać w pierwszej drużynie, w ekstraklasie. A wtedy wiadomo, to inne były czasy wtedy. Wtedy dzisiaj wszyscy stawiają na młodzież, dzisiaj wręcz jest wszystko namawiane, żeby młodzież grała. W tamtych czasach było tak, że Odra walczyła o utrzymanie i gdzieś sam trener mi stwierdził, że jestem za młody, nawet powiedział, żeby grać, tak? No, a mnie nie interesowało, więc odszedłem z Odry do trzeciej ligi, dzisiejszej drugiej ligi, tak. I to był Górnik MK Katowice. To Tak. był taki twój pierwszy klub, gdzie miałeś styczność z piłką seniorską na jakimś tam wyższym poziomie, prawda? Tak, trafiłem do klubu MK Katowice, bardzo dobrej drużyny. Bardzo dobrej drużyny trafiłem. Nawet jak sobie przypominam, jacy tam zawodnicy byli, grali, to naprawdę o bardzo dużym potencjale umiejętnościowym. Różnie im się to potoczyło, bo takie były czasy, że jak wiadomo, szkoda było kopalnią zrezygnować, żeby iść gdzieś dalej grać, bo kariera, wiadomo, kontuzja, nie kontuzja, coś nie wyjdzie, kopalnia zawsze jest pewna i gdzieś ci zawodnicy bali się zaryzykować, ale umiejętności piłkarskie dużo się od nich nauczyłem. Nie tylko charakteru, bo ta trzecia liga mnie nauczyła, to była szkoła życia. To charakter przede wszystkim, ale na codziennej pracy, na treningach,
umiejętnościowo, piłkarsko wyglądali bardzo dobrze. Górnik MK Katowice to też taki klub, gdzie naprawdę sporo się piłkarzy przewinęło, którzy później lub gdzieś tam zrobili karierę, albo mniejszą bądź większą. Marcin BBTS Bielsko-Biała, był też i Rozwój Katowice, no i w końcu w 2001 roku wróciłeś do Jastrzębia po raz pierwszy, można tak powiedzieć. Zostałeś zawodnikiem Górnika Jastrzębie. Wtedy niestety, znaczy stety, niestety, wiadomo, że kibice nie lubią tej nazwy. Dla kibiców to zawsze był GKS, no ale przez pewien czas nasz klub nosił nazwę Górnik Jastrzębie. Zostałeś, to był jakiś transfer definitywny? Jak to wyglądało z takiego proceduralnego punktu widzenia? Czy byłeś wypożyczony? Nie, to był transfer definitywny. Później, jak odszedłem z Odry do MK Katowice, gdzieś tam trochę jakby zakotwiczyłem, można powiedzieć, w tej trzeciej lidze, to Trzeciej. drugiej, obecnej drugiej. I gdzieś rzucało mnie po tych klubach. Z perspektywy czasu twierdzę, że mi to pomogło. To mi to pomogło z perspektywy czasu. I gdzieś trafiłem do Jastrzębia. Tak jak ty mówisz, to był Górnik Jastrzębie, nie do końca nazwa taka, jak powinny być. Jeszcze pamiętam wtedy stroje, mieliśmy też nie w ogóle w W barwach barwach klubu, jakiś klubu, biało-czerwony, ta czy białe, tak? biało-czerwone, z całym szacunkiem do naszej flagi i na naszych barw, ale to wszystko takie było, nie czuć do końca było, mi się wydaje, że się jest w GKS-ie Jastrzębie, tak? No bo to wszystko ma wpływ, tak? W jakich strojach grasz, Oczywiście. kolorach i utożsamianie się z danym klubem. No i zaliczyliśmy wtedy spadek, tak? Sezonie 2001-2002. Chciałbym się tutaj troszeczkę, Marcin, przy tym sezonie zatrzymać. To był sezon, jeszcze tutaj kibicom przypomnę, w trzeciej lidze, ówczesnej trzeciej lidze, czyli tak jakby to był trzeci poziom rozgrywkowy. Do drugiej obecnej, to Tak, był. obecnie druga liga, czyli Tak. trzeci poziom rozgrywkowy. Wówczas troszeczkę inaczej grupy wyglądały i tak dalej, bo to nie był szczebel centralny. Marcin, z kim pracowałeś jako trener? Jakich zawodników najlepiej pamiętasz z tamtego okresu? Wiadomo, no, ikona Jastrzębia, Andrzej Myśliwiec, tak, to na pewno. I Grabczyński, Bartek Graba, Grabczyński, tak. Bartek, Ciemięga, świętej pamięci, Tomasz Ciemięga, Tomasz tak. Ciemięga, tak. I gdzieś byli to ludzie, którzy całe życie byli związani, tak, z Jastrzębiem, nie? I oni gdzieś na pewno to tym bardziej ich też pewnie bolało, ten cały spadek do tej klasy niższej rozrywkowej. Byli też ludzie, którzy nie byli w ogóle związani z Jastrzębiem, tak? Ja wtedy trudno mi powiedzieć też taką, no przyczyną co było? No przyczyną na pewno też, bo to wiadomo, wszystko chodzi o granie, tak? Tak. Było o granie. Ja jeszcze tam ja tak przyszedłem tu jako zawodnik nowy, nie zwracałem na uwagi na takie rzeczy wojskowe, takie w tym sensie, czy treningowe, czy to tak trzeba, nie trzeba. Bardziej patrzyłem na granie, tak? I dzisiaj odnieść się do tego, co taką było przyczyną tego wszystkiego, to pewnie też zaczynając od tego właśnie, że Górnik nazwa do tego nie w barwach, jakich powinniśmy grać. I to tak wszystko jakby to wziąć, zebrać w jedną całość spowodowało to, Że tak się skończyło. tak. Ale chyba, Marcinie, też możemy powiedzieć, że w tamtych czasach w naszym klubie też sytuacja organizacyjno-finansowa nie była na No najwyższym to no poziomie. dlatego mówimy, nie? Nie takie barwy z klubu, jak powinny być, i nazwa, i to wszystko, bo nazwa też spowodowana była pewnie z sprawami organizacyjnymi i Tak. finansowymi. I tak to wyglądało, także trudne czasy to były i dla Jastrzębia na pewno. Nie trafiłem w taki na trudny czas, ale mimo wszystko ja zaliczę to. Ja jako ja indywidualnie zaliczę do udanych, tak? Bo ja w tym momencie odszedłem do Piasta Tak Gliwice. jest, w 2002 Piasta roku. Gliwice sami do mnie zadzwonili, zauważyli moją dobrą grę tu w Jastrzębiu. Dobrą grę, czyli można powiedzieć, że to jest odpowiedź na to, że ja mimo spadku gdzieś ta moja gra została zauważona. Tak, były bramki, były asysty, całkiem sporo na tamten Była rok. zauważona, także przez to trafiłem do Piasta, który już był przeciwieństwem Jastrzębia, nie? Zorganizowany bardzo dobrze klub i finansowo, organizacyjnie wszystko mieliśmy. Ja pamiętam, jak sobie przypomnę, to praktycznie co chcieliśmy, to mieliśmy tam w tym klubie, tak? Typowo nastawieni na awans i gdzieś później
z rozpędu to była kontynuacja moja dobrej gry, tak? Dzielnice. Właśnie, Marcin, Dzielnice. bo ty robiłeś niesamowite postępy w tamtych latach, bo tu było Jastrzębie, gdzie było tak jak było, tu był Piast, gdzie było coraz lepiej. No i gdzieś tamtą siłą rozpędu w 2003 roku wróciłeś do Odry, ale wróciłeś do Odry, Marcin, już w zupełnie jakby innych okolicznościach, bo nie było tak, że nie wiem, że ci trener juniorów powiedział, że jesteś za słaby, bo po prostu nie wracałeś do Odry jako ktoś, nie wiem, jako uzupełnienie składu, tylko ty wróciłeś do Odry i ty z marszu wszedłeś w Ekstraklasę. Znaczy, powiem tak, jeszcze wracając do Gliwic, można tak, byłem pierwszym rocznikiem w Mosirze, tak, byłem jakby chyba pierwszym zawodnikiem Mosiru, który zagrał w kadrze Polski, tak samo byłem pierwszym zawodnikiem, który zapoczątkował jakby transfery zawodników do Piasta Gliwice, bo po mnie później ruszyli zawodnicy, tak, jak choćby nawet Kamil Glik, czy Wilczek, tak, zawodnicy, którzy i tego klubu się powybijali, czyli jest ten GKS Jastrzębie jest coś, co Piastem Gliwice łączy, No tak? tak. Gdzieś jest jakaś więź jest i tu też warta taka ciekawostka. Tak, no wracając do pytania, no w Pieści Gliwice to śrubowałem bardzo dobre liczby, to nie powiem. Wszystko układało się bardzo dobrze. No też ja twierdzę, że nie wziąłeś to z przypadku, no bo później już całe moje życie było podporządkowane piłce nożnej, nie? Na tym można też powiedzieć, że ucierpiała trochę szkoła, bo też były trochę inne czasy, też czasy, no nie wiadomo, nie można zabrać wszystko na czasy, ale gdzieś dzisiaj podejście szkół, nastawienie szkół do klas sportowej, niesportowej, Tak, takich rzeczy zdecydowanie. zdecydowanie pomagają klubom niż to kiedyś było, choć nie powiem, gdzieś ci nauczyciele pojedynczy byli wyrozumiali, ale to nie było jakby nakreślone przez całą szkołę, No to tak? nie był jakiś system, tak? Tak, to Tylko nie był to było. system, który był powiązany z tym wszystkim, tak jak jest teraz, tak? I gdzieś nauczyciele, żeby pomagali tym uczniom, wiadomo, nie? Żeby wyszli na ludzi. Ale wiadomo, to nie jest wymówka, flaktującego nic trudnego, wszystko można było, ale poświęciłem się całkowicie piłce. No też już skończyłeś tam 21-23 roku, Tak. więc to już niecałe Poświęciłem, starcie, nie? zdawałem sprawę, że to jest ostatni gwizdek trzeba się określić, tak? No, jesteś w tej drugiej lidze cały czas, no ale trzeba ten ruch zrobić, tak? Trzeba zrobić ten ruch i gdzieś udało mi się to z pomocą, będę tu zawsze powtarzał, rodziców przede wszystkim i że po prostu, no i wiadomo, wszystkich trenerów po kolei, co mnie trenowali, tak? Bo najważniejsi w tej całej drabince byli rodzice, no bo większość czasu spędzałem z nimi. I gdzieś zdawałem sobie sprawę, że to już czas albo w prawo, w lewo, no i gdzieś udało mi się tak przeskoczyć tą pierwszą ligę, od razu Tak. skoczyć do Ekstraklasy. Skoczyłeś do Ekstraklasy w 2003 roku i właśnie w tym 2003 roku zadebiutowałeś w Ekstraklasie, rozegrałeś swoje pierwsze spotkanie. Akurat miałem to szczęście być na tym meczu. Był to mecz w Wodzisławiu, sierpień 2003 i mecz z Legią Warszawa. Marcin, jakie towarzyszyły ci emocje? Bo z tego co ja pamiętam, naprawdę fajna atmosfera na stadionie w Wodzisławiu, praktycznie pełen stadion. Dla ciebie był to duży przeskok, jeżeli chodzi o takie wrażenia, jak ty pamiętasz ten dzień, bo to była wielka sprawa, tylko powiedzmy tutaj kibicom zainteresowanym, że w bramce Legii Warszawa stał w tym meczu nie kto inny, tylko Artur Boruc. No tak, no dużo zawodników grało takich, co w Legii, co później mieli kariery międzynarodowe, ale ja wtedy patrzyłem na to w inny sposób. Mnie nie interesowało, czy ja gram z Legią, czy gram z kimkolwiek innym. Mnie wtedy interesowała moja osoba, tak? Ja zdawałem sobie sprawę z tego. Generalnie wejście moje nie było jakieś w treningu, bo tak, ja przyszedłem w lato, wiadomo, sezon przygotowawczy, badania. Wydolnościowe, szybkościowe i tak dalej. Moja motoryka nie była jeszcze na poziomie ekstraklasowym wtedy. I gdzieś pamiętam sytuację nawet taką, że graliśmy sparring z Jagiellonią Białystok. Ja grałem pierwszą połówkę. To był jedyny mój mecz w życiu, w którym nie dotknąłem piłki. W pierwszej połowie ja nie rozumiem dotknąłem piłki. Ja byłem tak zmęczony, tak.
Tak, byłem treningami, tym obozem zmęczony pracą na treningach, bo miałem jakby taką indywidualną przez trenera Wieczorka rozpisaną jakby przygotowanie, tak, do sezonu. Gdzieś trenowałem z drużyną, jeszcze robiłem swoje rzeczy, że po prostu ja byłem zmęczony. No ale na tyle trener Wieczorek, pamiętam, przyszedł do mnie, widział to wszystko, mówi, żebym się nie przejmował. Robił dalej swoje, to wszystko jest pod kontrolą. No i ja mówię, a tu tak dziś było, że w sumie dwa tygodnie gdzieś i liga, nie? No i mnie to tak, to zmęczenie, nie powiem, mnie trzymało, mówiąc tak w prostym języku. I to, że zagrałem od pierwszych minut z Legią, to pamiętam sytuację, jak w sobotę graliśmy mecz, to była sobota, i w czwartek trening zrobił, że graliśmy na całe boisko. Czy nie pamiętam, czy od 16 do 16, ale praktycznie całe boisko, Gierkę zrobił grę 11 na 11. Ja w tej grze byłem w tym składzie, co miał nieprzewidywanym od początku. Strzeliłem dwie bramki, nawet jeszcze wtedy chyba z prawej nogi, nie z lewej, wszystkie, no, z dystansu. Dobrze wyglądałem. I podszedł do mnie trener i mówi, jak się czuję, nie? Mówię, że dobrze. I widział, że już, że fizycznie jakby mnie trochę puściło, że czuję się dobrze, no ale jeszcze się bał, jak ja mentalnie, nie? Do tego jeszcze Legia Warszawa, tak? Choć ja mu mówiłem, że mnie to nie interesuje, tak? Czy to Legia, czy to dla mnie, ja patrzyłem na siebie, patrzyłem, że to jest dla mnie szansa, tak? Ja to w ten sposób odbierałem, że to jest dla mnie szansa, że po prostu, no, na takim poziomie już nikt się z tobą jakby nie głaszcze cię, dostajesz szansę, bo wykorzystujesz albo nie, i dlatego niektórzy zawodnicy mają po 200, 300, 400 meczów, a niektórzy 1-2, tak? Tak jest. No i dla mnie to była szansa, ja nie patrzyłem, Legia, nie Legia, po prostu ten mecz dla mnie był wielką szansą i powiedziałem, że nie odpuszczę. No i tak się stało. Później mieliśmy, potem ja pamiętam, po Legii mieliśmy Grodzisk, który grał w pucharach, później mieliśmy taki początek dość trudnych, dobrych przeciwników. Ale dla mnie to nie miało znaczenia na tamten moment. I o reszcie, Marcin, twojej przygodzie w pierwszym sezonie Ekstraklasy opowiemy sobie w drugim odcinku. Za pierwszy odcinek bardzo serdecznie ci dziękuję. Moi drodzy, naszym gościem w podcaście, naszym klubem GKS był Marcin Radzewicz. Marcin, dziękuję serdecznie. Dziękuję.